Słuchajcie, dzisiaj na warsztacie Renault Megane 1.4 TCE, które cierpi na wypadanie zapłonów na cylindrze drugim i trzecim oraz nieduże ubytki płynu chłodniczego. Słuchajcie. Auto nie sadzi ciśnienia, zbiorniczek wyrównawczy. Bynajmniej tego nie zauważyłem. Ubytki płynu są nieduże. Słuchajcie, zrobiliśmy test testerem do sprawdzania zawartości spalin w układzie chłodzenia. Test, co prawda, wyszedł pozytywny, ale bardzo długo to trwało. Czyli jeżeli robimy taki test, no to po rozgrzaniu silnika 2-3 minuty i już zazwyczaj płyn się zabarwia na zielono w benzynie. To tutaj trwało to gdzieś 15 minut, bardzo długo, nie było ciśnienia w ogóle, bąbelki nie chciały w ogóle iść, także nie był do końca rzetelny moim zdaniem ten test, dlatego szukam dalej. Użyłem do tego endoskopu, słuchajcie, zainstalowałem go w cylindrze trzecim i zobaczcie, auto stoi nieodpalane od wczoraj i mamy cieknący płyn do cylindra. I teraz pytanie tylko, czy to jest wina tego, że puściła uszczelka pod głowicą? Czy pękła głowica? Słuchajcie, renówka już rozebrana. Powoli będę składał. Co się stało z tym silnikiem, że ubywał ten płyn? Dobra, wszystko pokazuje. Przepaliło uszczelkę między cylindrami. I tędy oto nam przedostawał się płyn do cylindrów i auto, silnik. Płyn spalał. I teraz tak. Na całe szczęście nie pękła tuleja, bo tutaj w tym miejscu one lubią pękać. Ale jak rozebraliśmy wszystko, okazało się, że są zatarte wałki w głowicy. Że głowica też jest do wymiany, słuchajcie. Chciałem wymienić silnik, ale niestety dobrego silnika do tego auta nie byłem w stanie kupić. Znalazłem na internecie głowicę, pojechałem do gościa, rozebrałem u niego na miejscu, okazało się, że jest ok, splanowałem, przywiozłem do warsztatu zakładu, splanowałem, dotarłem zawory, ustawiłem luz zaworowy, o, i ona już jest przygotowana do montażu również. Co dalej? Niestety turbina w tym samochodzie też okazała się już w słabej kondycji. Na całe szczęście ten gość, który sprzedawał mi tą głowicę, od słowa do słowa, jak z nim rozmawiałem, okazało się, że ma turbinę po regeneracji, słuchajcie, która leży tu. Zabrałem te dwie rzeczy od niego. No i powoli będę to składał. Części już przyszły. Leżą tu, jedne tu, drugie tu. Silnik od Meganki poskładany. O, wygląda. Tak, stare graty tutaj, większość, zaraz sprzęgło, skrzynia biegów, no i wkładamy go do karoserii, niedługo odpalam, elegancko, działam. Słuchajcie, renóweczka poskładana, chodzi bardzo ładnie. Udało się w końcu. Zeszło troszeczkę z tym silnikiem, bo było robione praktycznie wszystko. Silnik niesamowicie czarny w środku, nalany jakiś prawdopodobnie motodoktor, klejący, powycierany. Także wymieniliśmy panewki główne, panewki korbowodowe, pierścienie, tłoki zostały pomierzone, trzymały wymiar, były w porządku. Cylindry również. Do tego planowanie bloku, ponieważ była przepalona uszczelka między cylindrami, dlatego auto miało ubytki płynu i wypadanie zapłonów. Ale były też pozacierane, kurde, wałki w głowicy. Musieliśmy wymienić głowicę. Okazało się, że turbina jest, kurde, w bardzo słabej kondycji, którą też wymieniliśmy. No tragedia, tragedia. Można było powiedzieć, że lepiej było wymienić silnik. Tak też chciałem zrobić, słuchajcie. Ale 1.4 TC kupić w dobrej kondycji, to chyba nie da rady już na tą chwilę.
Czyli tak, że udało się ożywić ten silnik. O, jest zrobiony. Podjęliśmy decyzję z klientem razem, że będziemy ten reanimować, ponieważ kupić silnik w agonalnym stanie, no to wydaje mi się nie sztuka. Działa, także temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam wszystkich.